Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. 13 punktów przewagi Masowi Kraszewice nad trzecim zespołem, to już można spać spokojnie? No, zostało 7 meczy, matematycznie to nie możemy spać spokojnie. To co mówiłem na pierwszym naszym wywiadzie, że maj pokaże wszystko, tak 7 meczy w maju, został jeszcze nam jeden mecz i myślę, że te 7 meczy to teoretycznie można pomyśleć, że ten awans da, ale chcemy grać do końca i chcemy wygrywać do końca. Jeszcze Was czeka pojedynek taki prestiżowy z Opatowem chociażby. Będziecie na pewno walczyć w każdym spotkaniu, żeby raczej nie potykać się i tej końcówki nerwowo nie grać. No tu przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że wszystkie zespoły, które teraz podchodzą do meczu z nami, będą chciały bić, czy nie lidera, ale dom drużyny, która do tej pory wygrała wszystkie mecze, także też musimy patrzeć pod tym kątem i podchodzić do każdego meczu z szacunkiem do przeciwnika, ale z wiarą w swoją wartość i umiejętność. Mazowie już myśli o kręgówce, o budowaniu takiego solidnego zespołu? No jak też wcześniej już mówiłem, no chyba nie będziemy szukać gdzieś na zewnątrz, ale jeżeli ktoś zgłosi chęć i aspiracje, żeby przyjść i pograć, bo oczywiście jeżeli mówimy o awansie i nam pomóc, no to myślę, że jesteśmy otwarci na każde rozmowy. No i też pozostanie pytanie, czy utrzymacie status quo, czy Patryk Palat, wasza gwiazda, odejdzie, czy zostanie z drużyną na przyszły sezon? No tu fajny się układ stworzył właśnie między chłopakami i to co Patryk też powiedział na tym pierwszym wywiadzie, że te 4 lata, które poświęcił piłce tylko i wyłącznie, zaprowadziły go tam, gdzie go zaprowadziły i podjął taką decyzję, która na tą chwilę dla nas jest korzystna. Natomiast jeżeli przyjdzie czas, że podejmie decyzję, że będzie chciał odejść, to ma moje błogosławieństwo w 100%. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.